nosić. No, przydałoby się, jak się kanał nazywa history. Raz, tak? Raz. Teoretycznie jest ok. A się już przywalić. Zawsze. Tak, zawsze się przywalę, jeśli ktoś robi manianę historyczną. Jak dalej jest piękny, teraz wyobraź sobie go w hełmie. No właśnie, właśnie, założenie jest takie, że to nie jest fantastyka, tak? A to jest serial o normalnie... Słuchajcie, czy teraz dobrze nas słychać? Kurde, wcześniej nikt nie pisał, że jest coś źle. No, działa wszystko teraz. Na razie ok. No to dobrze. Dobrze. No dobra, okej. Okay. Dobra, mordęka. Bez czarodzieja i te, jak to było? Odpadło co? Techpristan. Chyba ta reklama z tym z kropelką? Pokrętło odpadło od radyjka, tak? Tak. Łomasz. Kiedy nie oglądam telewizji. O, to stara to reklama. To jest ile lat temu. No. Dobra, jest ok. W takim razie jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Już mam nadzieję, że bez problemów technicznych. Witam się raz wszystkich. Jest Josh, Josh Pilarski, narrator, prowadzi swój kanał. Tak, dziękuję. Zapraszam. Joshu, już nie mamy czasu, naprawdę, już nie mamy czasu. Idzie, mamy sesję 12 wyjątkową, ponieważ dzisiaj gramy historię Niziołka, Bodziego. Jak przytrafiły się mu takie rzeczy jak zaśmiecone czoło serduszkiem, ale też posiadanie gwizdka, tak. Gwizdanie, właśnie pogwizdywanie. I... Będzie, pogwizdywanie. Będzie, dobrze. I co? Aha, i słuchajcie, jeżeli podobają się wam prowadzone przeze mnie sesje i grane przez chłopaków, to zapraszam do wsparcia kanału. Pod filmikiem macie linki do rzucenia na piwku poprzez PayPala, albo poprzez zwykły przelew na konto, albo poprzez zakupienie koszulki w składzie Baniaka. Są koszulki z naszymi bohaterami, no może bez bohaterów Josha, bo Josh to taki jest uniwersalny, że gra wszystkim, co popadnie. Tak jest. Ale można zakupić bardzo różne fajne gadżety, nie tylko koszulki. Z wizerunkami bohaterów. I zbieram na do porządnego laptopa, żebym nie musiał właśnie korzystać z laptopa Karola. I żeby na moim było wszystko ustalone, żebym mógł go brać ze sobą na wszelkie wyjazdy i robić tam sesji z różnych miejsc. A dzisiaj Karola nie ma, ale fajnie, że właśnie zgodził się użyczyć laptopa. No i też widać nie ma Słowika. Ale Słowikowi urodził się syn w końcu. Więc pozdrawiamy Ignacego Słowińskiego. Dobrze mówię? Ignacego. Tak. 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 Urodził się, wszystko jest w porządku i bardzo się z tego powodu cieszymy. To będzie dziecko, które będzie miało najlepszych wujków na świecie. I dobrze, gramy dzisiaj sesję Origins. Ona będzie inna niż zwykle, ponieważ bez udziału widzów, wy właściwie się rozsiądźcie, odprężcie się i wsłuchajcie się w naszą opowieść. Dzisiaj tylko Kozi będziesz grał swojego bohatera, czyli Bodziego Gwizdawka, a reszta graczy będzie grała kim innym. Ale o tym to za chwilę. Tylko zerknę na czat, czy wszystko jest. Syn z brodą się urodził, tak. I z kaloryferem od razu. Nigo, czy to jest możliwe, że urodziło się dziecko teraz z brodą? Oczywiście. I jeszcze z zapleśnymi warkoczkami. To jest fantastyka. Tak, to jest wszystko możliwe. Dobrze. I to chyba, słuchajcie, tyle. Możemy przejść. Kozio, podekscytowany? Tak, bardzo. Że dzisiaj gramy Gwizdek Origins. Dobrze. Okej. Okay. Do rodziny Gwizdawków. Wielka, szczęśliwa rodzinka. Nie znasz melodii? Znam, ale mnie gardło boli. To nie śpiewaj. Dupam sobie gwizdę. Mniej więcej tak. Tak. Szczęśliwa rodzinka. Ale szczęśliwa to dopiero będzie, kiedy wróci do domu z festiwalu wina w Waverheim. Ale sytuacja ogólnie teraz wygląda tak. Bodziego nie było przez kilka lat w domu. Podróżował z trupą aktorską po całym imperium. Bodzi, nie byłeś dobrym aktorem. Niestety. Chociaż stanowiłeś świetne towarzystwo dla całej reszty. Zawsze się z tobą dobrze bawili. Aktorstwo jednak to chyba nie jest twoja działka. Nie dostawałeś pierwszych ról i choć cesarski halabardnik w twoim wykonaniu był podobno genialny, to po ostatniej sztuce zrezygnowałeś.
akurat wtedy, gdy trupa przygotowywała się do wystawienia, nowej sztuki króla Midenlandu. Zostawiły ich całą wędrowną trupę, ale także w tym rozkochaną sobie dziewczynę. Ale to jest opowieść na zupełnie inny raz. I nogi poniosły cię do domu. Gramy teraz wydarzenia sprzed 6 lat. Od tego, co gramy normalnie w naszej kampanii. 35 lat. Więc ile masz? 35. 35. Dom. Zawsze pełen życia. Gdyż jesteś pierwszym z 13 dzieci ojca Gropo i matki szalonej stokrotki. A twoje rodzeństwo od najmłodszego Gizia, Andzia, Nina, Robinia, Cytrus, Fulko, Bosa, Berno, Poziomka, Rufus, Gryzon i Gryfon i Zgryzik. Należy także wspomnieć o wszystkich żyjących dziadkach, czyli dziadku Brzuszku i babci Dumnoci ze strony matki oraz dziadku Garnuszku i babci Gryzi Podusi. Wybiałem. Choć nazywanej Wąsówką z powodu ciemnego meszku nad Górną Wargą. Osobiście jesteś bratem, synem i wnukiem, ale także dziewiarzem, gdyż twoja siostra Poziomka już wyszła za mąż za twojego kolegę Otkera. I razem z dwójką swoich dzieci, na razie tylko dwójką, twoją siostrzenicą Bercią i małym siostrzeńcem Brzuniem, to po dziadku, mieszkają z wami. Na samym szczycie rodziny stoi prababka Norka, wdowa po pradziadku Kamyczku, który zginął tragicznie, dusząc się kamieniem, którego starał się popchnąć w całości, myśląc, że to racuch. I dobrze, że twoja praciota, czyli siostra dziadka Brzuszka, która oczywiście mieszka z wami, nie wzięła nigdy ślubu, bo rozsadziłoby wam chałupę. Oj, dobrze. W sumie pod jednym dachem mieszka w was 24 osoby. No to niedużo. I zapisałeś wszystko? Tak. To teraz powtórz swoje rodzeństwo. Zawsze byliście rodziną mocno stawiającą na tradycję i religię. Esmeralda, patronka ogniska domowego, nakazuje gościnę regularne wypieki, szacunek do kuchni i narzuca wiele innych przykazań, jak na przykład nigdy nie odmawiać głodnemu jedzenia, czy nie zostawiać gotującej się potrawy bez opieki. Rodzina bardzo wzięła sobie do serca przygotowywanie wina i tym zajmują się od pokoleń. Swoje najlepsze wino, różowy, wyborowy gwizdacz, jest rok w rok wystawiany na festiwalu w Averheim, lecz niestety jak dotąd bez sukcesów. Widać, ludzie nie potrafią się poznać na tym delikatnym, kwiatowym bukiecie z nutką mięty. Wszystkie wina produkujecie w tradycyjny sposób, czyli winogrona w wielkiej kadzi wyciskane są przez młode niziołki, a właściwie przez ich stopy. Im młode dziewczęta, tym wino staje się delikatniejsze. Choć od lat z braćmi staraliście się przekonać ojca i dziadków do zakupu nowoczesnej prasy. Żaden jednak nie dał się przekonać. A szkoda, bo ludzie nie chcą pić waszego wina, głównie przez to, że były w nim maczane wasze małe włochate stópki. A nawet ręcznie dekorowane butelki z wymalowanymi kwiatami, motylkami i potworami z legend dużych ludzi nie pomagają sprzedaży. Ale wiesz, zbrać mi jedno, albo ludzie poznają się w końcu na waszym winie, albo ojciec zdecyduje się na prasę. Bodzi, ze swoich tras aktorskich wróciłeś do pustego domu. Jak się okazało, większość pojechała na festiwal wina do Averheima, jak wcześniej wspomniałem. Ale wyprawa w 23 osoby to zdecydowanie za dużo, więc 4 najmłodsze córki twojej siostry zostawiono u sąsiadów. Uradowane z twojego powrotu zasypały cię setką pytań tuż po tym, jak odebrałeś się od rodziny Cyprysów i zaprowadziłeś do domu. Jakże przyjemnie było spędzić ten jeden dzień ze swoimi dziecinnymi siostrzyczkami. 3-letnią Gizią, 5-letnią Andzią, 7-letnią Niną i 10-letnią Robinią. Obecnie jest wieczór. Paskudna pogoda boleje od samego rana, lecz to nie zasmuca was, gdyż w piątkę wesoło gwiżdżecie ulubione melodie. Bo taki macie zwyczaj. Gwizdawki muszą gwizdać. To pierwsza rzecz, którą uczą rodzice zaraz po rozpoczęciu nauki mówienia. Najmłodsze gwizdawki mają z tym jeszcze problem. Na przykład Gizia wciąż używa pomocniczego gwizdka, ale reszta gwizdzi jak dorośli. Aż nagle wasze wesołe gwizdanie zostaje przerwane najpierw przez grzmot, a potem przez głośne walenie do drzwi. Podchodzę do drzwi. Wszystkie twoje siostry umilkły. Podchodzisz do drzwi, otwierasz i widzisz człowieka. Dużego człowieka. Ubranego jak szlachcic.
bardzo bogato, pięknie wygląda, bardzo zadbany człowiek, który, to chyba ty byłeś, który ci się przedstawia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nazywam się Apostal Piron. Kto? Apostal Piron. I przyznam szczerze, że w drodze złapała nas ta burza. Podróżuję wraz z przyjaciółmi i spodziewam się, słyszałem o gościnności Niziołków. Czy byłaby szansa, żeby jakoś nas wspomóc ciepłym kątem? No tak, tak, zapraszamy, zapraszamy. No. Bardzo dziękuję. Kość do Esmeralda w domu. Chcesz opisać, jak wyglądasz? Coś dodać jeszcze do tego, co ja mówiłem? Nie. Wchodzi wyprostowany mężczyzna, bardzo dużo, to tu musi się schylić, bo sufit jest dość nisko. Ale wchodzi niejako jedyny, ponieważ tuż za nim idzie... może powiem tak. Wchodzisz do domku pełnego kolorowych wstążeczek, zabawek, kocyków, udekorowanych krzesełek, niskiego sufitu, zapachu konfitur i do twojego domku wchodzi trzech jegomości. Pierwszy to jest ewidentnie arystokrata, pięknie, bogato ubrany, dobrze zbudowany i idący pewnym krokiem. Za nim wchodzi jego szampierz. Olbrzym dla niziołków, można powiedzieć. Łapy jak świńskie udźce, szczupły w pasie, szeroki w barkach. Gigant, nie człowiek. Śmieszny taki. Na końcu, jako trzeci, wchodzi szczupły i wysoki mężczyzna o włosach spuszczonych na twarz. Dobrze uzbrojony i wygląda na wiecznie czujnego. Ale jeszcze zanim wejdzie, staje w drzwiach i krzyczy do woźnicy. I teraz widzisz, że jest powóz i woźnica trzyma lejce. I krzyczy do woźnicy. Istwa, uporządź konie i podejdź tutaj do nas. I wóz odjechał kawałek dalej. I trzech mężczyzn wchodzi do ciebie do środka. Przedstawiasz? Oczywiście. Bardzo jesteśmy radzi temu zaproszeniu. Jestem Bożyk Wizydawek. Jakby co? To ja już przedstawiam. Wizydawek. To jest Saradas. A to jest Alernon. Minus. Bob i Andrzej. Jak? Drugie było? Alernon. Alernon? Dokładnie. No, dawno nie miałem tej gości. No, słyszeliśmy bardzo dużo o gościnności niziołków. Bardzo dużo dobrego. A przejeżdżały przez kolejne zgromadzenia właściwie pierwszy raz. Dziewczynki się schowały? Wiesz co, nie no, siedzą na swoich krzesełkach przy stoliku, takie śpiewaliście, dekorują butelki i takie... Takie, to moje siostry. Gizia, Andzia, Nina... Siostry? Pan powiedział siostry? Tak. I Robinia. Dobry wieczór. Takie piękne małe dziewczyneczki. No, odżywione, tak na bólu. Po te ciasto? A słyszeliśmy również bardzo dużo o niziołczych smakołykach. No właśnie, zaraz podamy ciasto, że panowie usiądą, zostawią płaszcze, takie powieszą płaszcz na haczyku, tak na ziemi będzie. Drzwi się... Istwam, odporządziłeś konie? Nie. To czekaj tu. I usiadł sobie. To tylko wojska. Cały mokry, kałuże się robiło koło niego. Prostaka nie nauczyli manier. Prostak zdecydowany, ale robi co trzeba. Istwan, nie wróć, jesteśmy w gościach. Tu. Głodni panowie? O, no, tak. Zdecydowanie. Truskawkami czy dyniowe? A jakie lubisz najbardziej? Z truskawkami. Mogą być truskawki. Która to powiedziała? Co chyba najstarsza. Tak się wydaje, chociaż wszystkie są dziećmi, są bardzo malutkie. Okej. Okay. Wino? Wina? Wina panowie? O, czerwonych trunków nie miałem nigdy. To to, będziecie mieli szansę sprawić się, że go pysznego to, wina. Czerwone wino oczywiście. Tak, tak. O, nie? Tak, tak. Jakie robię wina? Przez nie, no bo wszystkie, białe, czerwone, różowe. To czerwonego. Giziu. Dobrze. Poszła. Każdy z was ma swój kielich. A taki kielich, kielich? Tak, taki kielich, wiesz. Tak wyciągacie? No tak. Słuchaj, widzisz każdy z nich kielich. Wycierają sobie szmatkami, takie wiesz, piękne, zdobione szmatki, jedwabne.
kielichy dosłownie w rubinach kamienia szlachetnych. Można powiedzieć, że jesteśmy koneserami. A, to świetnie trafiliście. Moja rodzina od dawna, od wieków robi wino. Jakie to wino? Bo... Jest na butelce. Już zapomniał. O, przyznam, że nie słyszałem nigdy o takim. To był gwizd. Wyborowy gwizdacz. Tylko, że to jest najlepsze, to jest różowe, nie czerwone. Półwyborowy gwizdacz jest czerwony. Słodki gwizdacz jest czerwony. Słodki gwizdacz jest czerwony. Słodki gwizdacz, tak. No, dobra. Przyniosła te czerwone, tak? Tak, przynosi butelkę, przyniesie też 4 kieliszki. Jest to słodki gwizdacz. Jakie filmy to potrzebne? To kieliszek postawiła tobie. Czy my siedzimy czasami w tym progu dalej? Nie no. Usiądziecie panowie może? Z miłą chęcią. Chcecie tak... Tylko tak pół dupka tylko. O, macie wrażenie, jakbyście ze swoimi młodszymi siostrami w herbatkę, przyjęcie herbatkowe się bawili. A to one się razem z nami wszystkie, tak? Nie, one w kuchni się krzątają. Tylko najstarsza przyniosła wino, kieliszki jednak 3 zabrała, wino zostawiła. Tak, zaraz przyniosę ciastka. Robię też kanapki. Tak, koniecznie. Dobra, i poszło. Proszę sobie nie zabrać głowy aż tak. No, dziękujemy za gościnę, ale... Nie no, proszę. No. Co tam w drodze? Ja dopiero co wróciłem z drogi. O, pogoda jest paskudna. Straszna mordęga. Łamie w kościach. A nudno na tym trakcie nic się nie dzieje. To chyba dobrze. Nie ma komu w mordę dać nawet. To chyba dobrze. Ja przepraszam za... Grzmot i błysk. No i tak od kilku dni. No co poradzić? No, ja wróciłem do domku, ale wszyscy są na wyjeździe. Skosztujcie wina. Pan sam się stami. Wiesz co, tacka? Zostawkowe. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, Gdziu. Może coś pomogę? Nie, proszę siedzieć. To pomogę. Pomóż. No to ci pomogę. Tak, idziesz? Tak, pójdę. Dobra. Ty kuchnie taki, wziął rondelek taki. Jak Luke Skywalker u Jody. Dobra, poszedł. Mam na oku siostrę. Słucham? Mam na oku siostrę. No dobrze, no. Tak mniej więcej. Jak się żyje? Teraz mam nadzieję trochę spokojniej pożyć. Jak to? No, w drodze byłem też. No, niebezpiecznie, wiadomo. No. Nie podróżuję tak dobrze jak wy, panowie. Chłopaki, poczekajcie, zatrzymujmy chwilkę. Poczekajcie, bo nie wiem, czy... Coś mi się wydaje, że w ogóle straciłem... Brak połączenia z internetem mam. Momencik. Czekajcie. Tak, poczekajcie chwilę. Jakbym... Jakimi chłoniakami pluł. Z brody, panie. Pańskiej. Filtrowane chociaż, czy nie za bardzo? Przez gazę przepuszczone? Nie, naturalne, niefiltrowane. Z pierwszego tłoczenia? Tak. Momencik. To jest straszne wino dla fetyszystów. Z tych stóp? Tak. No, kropkę, tak. Powiedziałeś, jestem fetyszystą stóp? Co? Gdzie? Dla fetyszystów stóp. A, to miałem, jestem fetyszystą stóp. Tak. Ja też tak rozumiałem. Ja też tak zrozumiałem właśnie. Może. Może. Kurde, chyba nie nastawiłem, słuchajcie, żeby się... Załatwić, że zobaczymy, czy... No i gramy od początku. Czy... Nie. Najpierw sobie z Twitcha może ściągnę, jeżeli to będzie możliwe. Wyłączymy.